Pokój wam, bracia, witajcie. Nowy dzień. Dzisiaj w kościele obchodzimy święto świętej Marty. I otrzymujemy piękne słowo dzisiaj. Wspaniałe słowo. Zacznijmy od Ewangelii. Jezus przychodzi do pewnej wsi i tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swojego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. Miały one również brata Łazarza, o czym wiemy z innych fragmentów Ewangelii. Kiedyś słyszałem taki piękny komentarz, piękną homilię do tej Ewangelii, która mówi, że tym domem jesteśmy my, a ta trójka rodzeństwa, Marta, Maria i Łazarz, są postawami, z jakimi powinniśmy przyjąć Chrystusa do naszego domu. Powinniśmy przyjąć go w tej postawie Marii, czyli przyjąć Chrystusa, siadając u Jego stóp i słuchając tego, co ma nam do powiedzenia. W tej postawie Marty, która usługuje, która spełnia tą posługę diakonalną, bo to jest to użyte słowo diakonia, tej posługi, tej miłości, która wypływa z miłości otrzymanej, a także w tej postawie Łazarza, to znaczy doświadczyć powstania z martwych. To przychodzenie Chrystusa zawsze przychodzi, żeby łamać tę śmierć, która jest w naszym życiu, uzdalniać nas do wyjścia na zewnątrz z grobów, z naszych ograniczeń. Bardzo piękne słowo. Ale i dzisiaj chciałbym powiedzieć o innej rzeczy, dlatego że mamy święto świętej Marty. Marta, do Marty Chrystus mówi na koniec wobec jej pretensji, że Maria jej nie pomaga, tylko usiadła u stóp Jezusa i go słucha. Mówi tak: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Taki mamy polski przekład. Ale gdybyśmy chcieli przetłumaczyć to zdanie dosłownie, to należałoby powiedzieć tak: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, ale tylko jedno jest konieczne. Jedno jest konieczne. I Maria wybrała to, co jest konieczne. To, co jest pierwsze, zanim cokolwiek zrobimy, zanim gdziekolwiek pójdziemy, jakąkolwiek posługę będziemy pełnić, co jest konieczne? Siedzieć u stóp Jezusa w postawie ucznia i słuchać, i uczyć się od Niego życia. Taka jest prawda, że zanim wejdziemy w ten dzień z tymi wszystkimi obowiązkami, jeżeli słuchacie rano, to zaraz trzeba będzie zrobić śniadanie, obudzić dzieci, zająć się tymi sprawami domu, pójść do pracy, podjąć obowiązki tego dnia, a potem tyle różnych spraw, które będą przychodzić, spotkań z ludźmi. Jesteśmy uczniami Chrystusa. Zanim wejdziemy w te wszystkie obowiązki, potrzebne jest to, co jest konieczne, to znaczy usiąść u stóp Chrystusa jak uczeń. O co chcemy prosić? Pieniążki, zdrówko i żeby mój mąż się nawrócił? Nie, chcemy prosić o serce słuchające, lew szomea, serce słuchające. Tutaj pomocą jest pierwsze czytanie, list świętego Jana. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. To wiemy. Wiemy, że jesteśmy powołani do tego, żeby kochać, żeby dawać życie. Kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Wiemy, że to jest prawda. I nie musi nas nikt przekonywać. Wiemy, że to jest motyw, to jest motor, to jest ten dynamizm, który ma nami kierować. Ale wiemy, że kiedy wkraczamy w wydarzenia, kiedy nie widzimy, bo tu jest powiedziane, kochajcie się wzajemnie, i kiedy nie widzimy tej wzajemności, to burzy się w nas, to przychodzą zniechęcenia, to przychodzi od razu nieprzyjaciel i straszy nas tą śmiercią w tej minie niezadowolonej, w tych słowach, które nas obrażają, w tej postawie
nie wiem, naszych dzieci, które nas lekceważą. Przychodzi to ogromne zniechęcenie. Dlatego musimy usiąść u stóp Jezusa i otrzymać Ducha. Tu jest bardzo piękne. Święty Jan mówi, poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam swego Ducha. On chce nam udzielić swojego Ducha. Dlaczego? Bo kiedy przychodzi ten Duch Chrystusa, to dokonuje się to samo, co dokonało się w Chrystusie. Bo Jan mówi, że miłość Boga objawiła się ku nam, że zesłał nam swojego Syna, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Że miłość polega na tym dawaniu życia, a nie daje się życie inaczej niż tak, jak tutaj Jan pisze, że On został posłany jako ofiara przebłagalna za nasze grzechy. Że nie istnieje ta możliwość dawania życia, jeżeli nie przyjmuje się grzechów innego na siebie, że jesteśmy tą ofiarą przebłagalną, żeby życie mogło przychodzić. Jeżeli nie mamy tej postawy przyjmowania gniewu, niezadowolenia, lekceważenia, pozwalając się zranić. Wszystko się w nas przeciwko temu buntuje. Cały świat krzyczy, że to jest niepedagogiczne, niewychowawcze, że tak nie można, że tak zmarnujemy życie, że tak stracimy wszystko. Dlatego potrzebujemy mieć serce słuchające, potrzebujemy tego jednego, co jest konieczne, to znaczy, żeby usiąść u stóp Chrystusa na początku dnia. Na końcu dnia też jest ważne, oczywiście, ten rachunek sumienia, do którego jesteśmy zaproszeni, żeby zrobić jak przebiegł dzień, ale wtedy już jest za późno. My jako chrześcijanie, jako uczniowie Chrystusa jesteśmy zaproszeni, żeby na początku dnia usiąść u Jego stóp i mieć z Nim relację uczniowską, słuchać słowa, które On daje każdego dnia, aby Jego Duch przychodził do nas, aby nas otwierał, wyprowadzał nas z tego życia dla siebie samego, pokonywał te wszystkie lęki w nas, pokonywał tę śmierć. Tutaj mówimy tak, że widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Świadczymy to, co On dokonał w nas, to znaczy, że połamał naszą śmierć, że nie boimy się umierania, że możemy wkraczać w umieranie, że wiemy to, co mówił Święty Paweł, kiedy my umieramy, wy otrzymujecie życie. Że kiedy jesteśmy źle traktowani, błogosławimy Boga. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Śpiewamy dzisiaj ten psalm w czasie liturgii słowa. W każdym czasie. To jest to słowo, które przychodzi dzisiaj. Mieć serce słuchające. Walczyć o to jedno, co jest konieczne. Aby wszystko inne mogło być czynione w tym dobrym duchu służenia. To jest tracenia życia, przyjmowania grzechów innych na siebie, pokazywania, że Bóg zwyciężył śmierć. Jak to zrobić? Stać, zanim jeszcze wschodzi słońce, żeby usiąść u stóp Chrystusa i słuchać słowa. Najprostszą rzeczą jest to słuchać tego słowa, które daje Kościół jako pokarm na każdy dzień. Zapamiętać jeden wyraz, jedno zdanie, które nas porusza, kiedy słuchamy tego słowa i uczynić z niego modlitwę nieustającą. Ja mam parę takich modlitw, ci, którzy mnie znają, to wiedzą. To, co otrzymałem kiedyś, przed 30 laty, tą modlitwę ślepca. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Kiedy przychodzą wydarzenia, których nie rozumiem, kiedy trudno mi jest zobaczyć miłość Boga, kiedy trudno mi jest zobaczyć tą miłość drugiego człowieka, kiedy widzę, że nie potrafię kochać, że wszystko jest za trudne. Powtarzam tą modlitwę prawie każdego dnia wielokrotnie. Drugą taką modlitwą to jest ta modlitwa wdowy, która mówi, Panie, obroń mnie przed moim nieprzyjacielem, kiedy przychodzą resentymenty, kiedy przychodzą żale. To, co Mirek kiedyś powiedział, wolę, żeby moja żona miała pretensje niż żal, bo żal będzie wracał i wracał i wracał. I to jest prawda, że te resentymenty, te żale wracają, że często przychodzą w najbardziej nieodpowiednim momencie i ogarniają mnie, wtłaczają mnie w więzienie, budują mury wokół mnie, że nie mam ochoty wyjść do drugiego człowieka, nie mam ochoty mu przebaczyć, nie mam ochoty go kochać. Kiedy przypominają mi się wszelkie zło, które doświadczyłem z tej drugiej strony. I wtedy
sięgam ja osobiście po tę modlitwę tej wdowy. Panie, obroń mnie przed moim nieprzyjacielem, który zabrał mi ducha, Twojego ducha, który przebacza, którego otrzymałem, żeby przebaczać grzechy, nie żeby je zatrzymywać. I potem ta modlitwa Jezusa w Getsemani, prawda? To jest: Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się spełni. Weź ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się spełni. Ty jesteś moim działem, moją cząstką, moją ziemią obiecaną. Jeżeli mam Ciebie, nic mnie nie interesuje. Ufam, że Pan da Wam słowo, które będzie, stanie się dla Was taką modlitwą nieustającą, tym, co jest jedno konieczne w ciągu dnia, żeby móc robić te wszystkie inne rzeczy, które również są konieczne, posługiwanie w tym duchu diakonii, czyli umierania, dawania tego, co otrzymaliśmy, bo inaczej będziemy robić wielkie rzeczy, ale wszystko w pretensjach, w niezadowoleniu, w oczekiwaniu wzajemności i na końcu mamy wojny i będziemy sięgać po gwałt, po przemoc, po ciche dni, co do niczego nie prowadzi, niczego nie zbuduje, ale wszystko zrujnuje. Pokój Wam, bracia. Dobrego dnia.